witam. Chciałem wspomnieć słów kilka o zmienniakach, o płatkach. Są takie towarzyskie ryby. Zobaczcie. U Molinezji to wygląda w ten sposób, że po prostu samiec, kurde, molestuje tą Molinezję. No, tutaj mamy na przykład, nie? Oprócz tego jeszcze gania ryby. Mieczyki. No akurat ta jeszcze nie ma pary. Mieczyki gdzieś się pochowały w ogóle. Nie ma mieczyków. Gdzieś tam, kurde, żerują w krzakach. A tu samiec jest niezwykle cierpliwy, tak jakby nie jest zdecydowany. Ona tak samo, że oni są parą, ale nie śpieszą się co do kopulacji. Tak jakby cieszył się sobą. No kurde, podoba mi się. Samczyk. Pytanie, czy on poszedł, kurde, do groty ikry pilnować, czy młoda dopiero będzie składać. Ale coś się dzieje. Samica jest bardziej w dzień aktywna. Samiec bardziej wieczorem, późnym. Zacząłem tutaj bustować nawozy. Było trochę, przygiąłem pałę ostatnimi czasy. Ale już się wszystko podniosło i właśnie widzę, jak lotos. Zielony tygrys mi tutaj, kurde, takie wielkie satelity położył pod moją uprawę różnych roślin. Także, kurde, zaraz liście się posypią. Ale to chyba już nie dzisiaj, bo mi się nie chce. No i naprawdę, kurde, gdzieś te mieczyki albo już poszły spać, pomimo że jeszcze światło nie zgasło. No dzisiaj ich nie ma. Jednak trochę tych kluczowych mieczy mam. O, jest stara, znaczy ta samica od koleżanki, która cierpi na tą koordynację swoją. Ona tam sobie leży. Pytanie, czy ona je? Kurde. Tak, ta moja 70 sobie spokojnie funkcjonuje. Miecze gdzieś się pochowały. No, ciekawa sytuacja. Krewetek też nie widać. Tu tabletkę rzuciłem spirulinową, to to się jeszcze co niektóre rybki dojadają. No i fajnie. Trzeba doglądać. I wtedy wszystko rośnie. Jak ktoś oglądał, to dzięki za oglądanie. Przynajmniej nie musiałem sam oglądać. I cześć.